Halo, halo, siema, jesteście? Z tej strony Wójcio. Witam was na moim kanale, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii 99 Widas. Jeśli jeszcze nie zwariowaliście, to znaczy, że jesteście niedoinformowani i pewnie nie słyszeliście o moim nowym gamingowym kanale, na którym są różne ciekawostki i różności z gry, a przede wszystkim gry przechodzone od A do Z, które można sobie zobaczyć, tak? Tak jak tutaj misja po misji. Okej, kontynuujemy. Zobaczymy, kto nas tu będzie atakował na drodze. Stage 2, tak? Wcześniej byli punkowie, murzyni, białasi, najgorsi. Każdy, kto się trafił, tak? Spod ciemnej gwiazdy w pierwszej misji. Teraz zobaczymy w dwójce. Już są przeciwnicy żabole. O, widzicie, teraz już mam cios, który wykańcza lodem, tak? I ich zamraża. Bardzo dobre nagłośnienie. Widzicie, żabola atakują. To są wymagający przeciwnicy. Kurczę, żabolu. Ty kasztanie. Lecimy z tymi żabolami. Gierka jest dobra, ma mechanikę. Widzicie, już czwarty cios, czyli 4 razy kwadrat, jest wykończony mocą wody. O, skrzyneczki, komputerek, PlayStation 3 to była, albo już czwóreczka. Baseball bardzo się przyda. Lecimy z tymi pałami. O, widzicie, agresywne dziewczyny. Bach, bach. Co ona nosi? Królika w ręku. Zwykłego. O, ci piłkarze. Oni są niebezpieczni, ich nie lubię. Dobrze, lecimy z nim w rytm muzyki. Pałka jest dobra. O kurczę. Skończyła mi się pałka, niedobrze. Dobrze, przewrót, suplesa zrobił. Lecimy, lecimy. Dobrze, o, skrzynki. Co to jest? Jakaś Amiga. Banan, przyda się na pewno. Kurczę, jak nie będziemy dawać rady, z mocy polecimy. Moc lodowa. Rozbija wszystko. O kurczę. Trzech grubasów i za klientka. Strasznie oni są niebezpieczni. Dobrze. Meduza z patelnią w ręku. Pani Grace. Lecimy z nią. Ją trzeba typowo atakować właśnie tymi ciosami i po krótkim kombu przed nią uciekać. Ona zaraz chyba tam się zdenerwuje czy wścieknie i trzeba uważać na jej ataki. Wyprzedzać ją po prostu, z każdym jej podejściem. O właśnie, żeby nie dostać takiej serii patelnią przez głowę, jak teraz dostałem. Widzicie, załatwiona. Dobra, we'll meet again. Spotkamy się ponownie. Several times, wiele razy. Dokładnie, z tego co pamiętam, ją się spotyka w kilku misjach po kilka razy. I z każdym spotkaniem jest coraz silniejsza, tak? Czyli jest coraz bardziej wymagająca. O, kurczaczek, pięknie, butelka, żeby komuś rozbić na głowie. Jakimś grubasą i żabką. Dobrze, lecimy. Dobrze, butelką przez głowę od razu. O kurczę. Nawet tulipanek się potuchł na ich głowach. Grubas tutaj próbował nielegalnej akcji. Dobrze.
poleciałem z nimi. Prosty, prosty, sierp, wątroba. O, dodatkowa misja, kreskowa, kozacka. Pokażę wam ją w kolejnym odcinku. Piłkarz, punk i grubas. Coraz bardziej wymagające towarzystwo. Ten piłkarz jest niebezpieczny. Dobrze. O kurczę, ale z bani dostałem od tego panka. Nie. Aż widzicie, o. Coraz ciężej, 73 sekundy czasu do końca, do przejścia. Lecimy, go, go, go. Cały czas wskaźnik pokazuje go, że przeciwę. Rurka tam wypadła, ale pierw zjem jabłko i teraz weźmie rurkę. Dobrze, rurka jest dobra. Można z nim dobrą robotę zrobić, tylko że jak właśnie o tak jak teraz jak cię wyrzucą. Kurczę, z mocy polecę, lecę. Wodne uderzenie. A teraz rurka. Dobrze. Z rurki. Kolana, kolana, kolana na brzuch, na podbrzusze. Czas ze skoku, z pięści, Superman. I do przodu, go. Beczka, kurczak beczka, o. Te lewy są dobre. One walczą takim ale Muay Thai stylem. Te pantery naprawdę są dobre. To właściwie ludzie w maskach pantery. Ale są skuteczni, widzicie? Sami jaki mam problem z nimi. Dobrze. Banan. Kurczak, rurka metalowa, żeby komuś rozbić na głowie. O nie, to będzie ten bot gruba spijący benzynę. Lecimy z nim, zobaczymy. Wezmę sobie, napiję się łyka coli. Człowiek nie wielbłąd, musi pić. Dobra, jestem, bez żadnych przerw. Lecimy. Zobaczymy. Zobaczcie, on cały czas robi takie fikołki, wyrzuca beczki i próbuje nas tymi beczkami trafić. W momencie jak staje, to trzeba próbować go uderzyć. Zdarza się, że on jest przez chwilę taki jakby osłabiony i wtedy trzeba go atakować. Ale jest jednym z trudniejszych bossów w tej grze, z tego co pamiętam. Widzicie? Hardy. Widzicie? Twardziel. O teraz, czyli jak pije ten sok, to trzeba go uderzać i wtedy właśnie on może osłabnąć. Mógłby już przestać robić te uniki, co? Ile on ma tych beczek? Dobrze, i teraz trzeba go bić. Ile tylko się da, widzicie? Kombo, kombo, 12, 13. Weszło trochę czasów, o, ale zabił mi życie niestety. To nic, ale i tak dobrze. Sporo ciosów weszło.
Kurczę, no nie gorzej. Nie udało się, widzicie, widzicie sami, wypił ten sok i nie zdążyłem do niego pobiec. I znowu, nie zdążyłem bezpośrednio w niego trafić. Sami widzicie, że to nie jest łatwa sprawa. Kurczę, znowu. Dobra, z mocy mu przyłożę. Mówię, zaczyna szaleć, coraz częściej przebiega po 2-3 pozycje. Dobrze, udało się, teraz trzeba jak najwięcej mu HP zbić. Lecę, cały czas, o, punk się pojawił, żeby mu pomagać, ale dobrze, on już jest na wykończeniu. Muszę teraz tylko na tego punka uważać, obijać go w międzyczasie. Ale oni się już będą cały czas pojawiać. I na tych punkach się nie ma co skupiać, tylko cały czas atakować tego Hardiego. I znowu przyłożę z mocy. I już po nim. Ostatnie ciosy wchodzą. Dobrze, padł. Dziękuję wam bardzo za odcinek, zapraszam do oglądania, zostawiajcie subskrypcje, zaznaczcie sobie dzwoneczki, dawajcie lajki pod filmikami. O, widzicie, od razu jeszcze wjechała ta dodatkowa misja, tak, ta kreskowa. Ale to tak jak już mówię, zapraszam do oglądania następnego odcinka, w następnym odcinku sobie obejrzymy tą rundkę. Dziękuję uprzejmie i do widzenia.